Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich pasieczników. Temat przewodni, jaki mi wpadł do głowy, to jest taki, że rabunki są najlepszym wskazaniem, że coś się dzieje nie tak w rodzinie. Rodziny mocne, zdrowe, po prostu sobie radzą z agresorami, a tam, gdzie się pojawiają jakieś pszczoły po prostu rabujące, no to jest wskazanie na to, że coś tam może być nie tak. Tak więc przejdziemy się, zrobimy krótki rekonesans, a później sprawdzimy, czy to moje twierdzenie miało sens. Tak więc zapraszam. Robię to zupełnie bez przygotowania, tak więc nie wiem, czy mi to rzeczywiście się sprawdzi. Natomiast to będzie też dla mnie nauka. Przejdziemy się, sprawdzimy każdą rodzinę. Pierwsza rodzina. Tu u góry przy daszku kręcą się pszczoły z jednej, z drugiej strony. Ja bym ją sprawdził. Druga. Na małej ramce. No nie, tu jest ok. Trzecia. Też nie widzę przy daszku żadnych pszczół. Tu jest też ok. Tu też nie widać. Ja się kieruję głównie tym daszkiem, bo wydaje mi się, że o ile pszczoły tutaj sobie mogą te wylotki pilnować, bo im pozwężałem, tak te daszki mogą dawać jakąś wskazówkę. To zobaczymy, czy to będzie tak, jak ja myślę. Tu też wydaje się być ok. Tu też jest ok. Tu mocna rodzina, też ok. Tu też nic nie widać przy daszku. Tu też jest ok. Tutaj spoko. Tu jest jakiś ruch przy dennicy dziwny. Z drugiej strony, to bym sprawdził. Tu jest ok. Tu jest ok. Niby się kręcą, ale widzę, że ładnie bronią te pszczoły. Ja im ten wylotek zwężę po prostu. Wstawię tę zasuwkę tak, jak ma być. Wydaje mi się, że powinno być ok. Czyli do sprawdzenia mamy dwie rodziny. No zobaczcie, ewidentnie tutaj po prostu dół tej dennicy jest atakowany. Bez dwóch zdań, tak więc bierzemy się za ten ul. Warto jeszcze wspomnieć, że każda rodzina dostała po kilogramie ciasta. No bo wiadomo, nie powoduje rabunku, na rozlewanie syropu będzie jeszcze czas po prostu. A miałem też zapas jeszcze tego ciasta, więc trzeba było go zużyć, żeby się nie przeterminowało. Tak więc dokupiłem nieco w planie, mam po prostu maksymalnie podać 2 kilo ciasta. Zobaczymy w zależności od tego, jak rodziny będą pobierały. Ale kilogram, że tak powiem, to jak psu buda, położyłem na każdej powałce. No i popatrzcie, co za nędza. Wskazanie było chyba dobre, bo po prostu tutaj pszczoły są praktycznie na czterech ramkach, a reszta to już są pszczoły rabujące. Tak widzicie, zresztą trwa mały konflikt pomiędzy pszczołami. Teraz wyciągnę jedną ramkę, żeby zobaczyć, czy jest czerw. Matka jest, ale nie czerwi. Czemuż tak się dzieje? Nie mam pojęcia. Zero jaj, powiem wam. No tak więc w przypadku pierwszej rodziny diagnoza trafna. Matka, choć wyglądała na ułę nasiennioną, to nie czerwiła. Wyczaiły to oczywiście pszczoły rabujące. Jest tutaj wzmożony ruch. Trzeba będzie podać matkę już unasiennioną. Teraz szkoda czasu. A przy okazji będzie można polać ambrozolem, żeby to, co było, spadło. No i pozostała nam ta rodzinka do sprawdzenia. Tu też troszkę więcej jakby tych pszczół przy ulu. Tak to wygląda. Natomiast zwróćcie uwagę, że ramki się błyszczą. To jest ślad jeszcze po ambrozolu, którym polewałem no już dość dawno. Tak więc w tej rodzinie nie jest jakiś problem na 100%, bo normalne rodziny mocne pozbywają się w tego przeciągu 2-3 dni. A tutaj to naprawdę minęło chyba już, nie wiem, może 2 tygodnie, a wciąż ramki są mokre. Spodziewam się, że nie ma matki, co też wskazywałoby na to, że jest większy ruch rabusiów. Sytuacja była chyba słaba, natomiast pszczoły wymieniły matkę, o czym świadczy, o proszę bardzo,
i przez ten czas chyba właśnie zaniedbały nieco gniazdo, natomiast są już jaja jednodniowe. Czerwiu nie ma krytego jeszcze, więc to było dosłownie niedawno. Tak więc podejrzewam, że teraz wszystko już wróci do normy. No niemniej jeszcze tutaj widzicie, że rabujące pszczoły próbowały szczęścia. Widocznie jeszcze nie czuć dobrze zapachu matki, bo jest po prostu świeża. Tą metodę, że tak powiem, znaczy to jest za duże słowo metodą, ale bazuje na tym, że po prostu wiecie, pszczoły rabujące nie czują feromonu matki po prostu i próbują szczęścia, bo wiadomo, rodzina bez matki jest niezintegrowana i łatwiej jest ją po prostu zwyczajnie zrabować. Tak więc kierując się tym, pszczoły i ja wytypowaliśmy najsłabsze rodziny. No jak okazało się, w jednym był bez matek i tam rzeczywiście po prostu ten ruch obcych pszczół był największy. W drugiej rodzinie miała po prostu świeżą matkę, która dopiero zaczęła składać larwy. Widocznie jeszcze ten feromon nie był na tyle mocny, żeby rabusie sobie po prostu odpuściły zaglądnięcie do tego ula. Pszczoły bezlitośnie wykorzystują wszelkie słabości, po prostu one teraz się pchają wszędzie. Nie ma pożytku zupełnie, lipa się skończyła, tak więc jest posucha. Stąd też ciasto na powałkach. Wiecie, nie jest sztuką otworzyć 16 rodzin i szukać jaj na każdej po prostu ramce. Oczywiście można to robić. Niemniej zawsze, jak wspominam właśnie, zachęcam was do, żebyście spróbowali wyciągnąć wnioski przed otworzeniem ula, przed podniesieniem powałki. To jest tylko i wyłącznie z korzyścią dla was i dla pszczół. Pszczoły się nie będą denerwować, wy się nie narobicie. Teraz jest 35 stopni. Po cóż to po prostu, wiecie, to całe grzebanie. Warto więc mieć, że tak powiem, bogaty repertuar, żeby potrafić ocenić sytuację jak najszybciej, jak najtrafniej. No i to by było tyle, że tak powiem, o tej całej metodzie. Teraz tylko szybka wrzutka z pożytku, na których tam gdzieś jeszcze jestem. Zobaczcie. Tutaj jest hełmianka, pszczoła drugiej części sezonu, bez dwóch zdań, bo tak naprawdę to z niej, z tej lawety może było gdzieś półtorej nadstawki do tej pory miodu, ale tutaj dostała samą wędzę, tylko jedna ramka była suszu w środek. Wędzę pięknie odrobiła, tu nadstawka pełna miodu, tak więc zrehabilitowała się. Przed nami jeszcze nawóz, no myślę, że będzie całkiem nieźle. Tak też było w tamtym roku. To nie trzeba mieć cierpliwość, ale generalnie rzecz biorąc, choćby ten zapach w budowaniu plastów jest bardzo fajny. O tej porze roku to już nie jest takie typowe. Tutaj beskidka pszczoła z polskiego trutowiska. Bardzo ładnie. Nastawka jest pełna. Jak widzicie, miód zasklepiony. Nie ma co narzekać. Chciałbym, żeby każda taka rodzina była właśnie z tą pełną nastawką. To by było całkiem ok. To co zobaczyłem na lipie skłania mnie do tego, aby za 2-3 dni się stamtąd zawijać. No bo nie przybywa po prostu w ulach, teraz w zasadzie możemy zacząć ubywać. A teleportowałem się tutaj z wami na poletko Gryki. Tutaj powiedzmy w promieniu, nie wiem, kilometra jest chyba z 20 hektarów takich właśnie rozdrobionych pól. Tu jest coś koło chyba 2,5 czy 3 hektary w jednym kawałku. No natomiast jak widzicie, zero ruchu, po prostu nic. No dlatego, że jest 30 stopni, po prostu grzeje. Gryka urwała nektarowanie. Domyślam się, że tam po prostu moje działdunie, które stacjonują, są z tego powodu bardzo nieszczęśliwe, bo pszczoły na gryce generalnie są właśnie z tego powodu złe, bo takie urywanie się pożytku jest niekomfortowe. No i pod południe tak naprawdę ten ruch ustępuje. No i jak widzicie, to jest wszystko prawda, bo po prostu ani jednej pszczoły nie ma na roślinach, pomimo tego, że popadało, tu jest dość mokro, więc podejrzewam, że wilgotność w glebie jest, no ale podejrzewam, że wiatr i po prostu słońce wysuszyły nektar, jest po sprawie. Nie przyjeżdżałbym tutaj, ponieważ gryka ogólnie jest trudnym pożytkiem bardzo, a jest to daleko od domu, 40 km, niemniej 8 km od miejsca, gdzie mam lawetę z lipą, no więc stwierdziłem, że po prostu jak tak, no to już tutaj podjadę po prostu eksperymentalnie. Kiedyś już tu byłem na tym poletku, jakieś tam symboliczne kilkanaście słoików po prostu ukręciłem, tak więc nie nastawiam się praktycznie na nic. Tak jak mówię, no za tym jedną trasą stwierdziłem, że lepiej jak tutaj pojadę, niż będę stał w domu, bo w domu tak samo na pasiece jest po prostu posucha, można by zacząć karmić. No i tutaj jesteśmy właśnie na miejscu, 5 rodzin. Ruch bym powiedział jakiś symboliczny, znikomy. Nie wiem co tu jeszcze może być, tam z tyłu jest jakaś nawoź, ale do nawozi jeszcze chwilę. No na nawoź liczę w tym roku, powiem wam szczerze, bo mam bardzo fajne miejsce, zobaczymy. Nawoź generalnie też jest trudna, no ale nawoź też nie należy do lekkich pożytków, no ale akurat tam spróbuję, bo miejscówka jest taka po prostu zachęcająca, że
a żal nie jechać. No, tu nawet nie zaglądam, bo te pszczoły stoją może tutaj tydzień, może nie, tak więc podejrzewam, że tam nic się specjalnego oprócz aromatu grykowego nie wydarzyło. No i to tyle mniej więcej. Sezon się teraz bardzo zmienia, przechodzimy w tą fazę taką, powiedzmy już, gdzie musimy dmuchać, chuchać na te pszczoły, uważać bardziej, bo już po prostu zbliżamy się do zimowli, trzeba by wyleczyć, trzeba nakarmić, żeby nie spadły na sile, tak więc są takie obowiązkowe, po prostu rutynowe czynności, które każdy pszczelarz w jakiś ten sposób powinien wykonać. Dlatego zawsze jak mówię, żeby zaczynać przygodę pszczelarską na wiosnę, bo ta wiosna jest jednak najlepsza po prostu. Wtedy dużo błędów się wybacza, czy to w rozwoju, czy po prostu nawet na miodobraniach. Można sobie pozwolić na jakieś takie, wiecie, relaksacyjne ruchy. A teraz po prostu jest groźba rabunku, trzeba pozwężać te wylotki. Upał doskwiera nami pszczołom, tak naprawdę. Leczenie też kwasami ma to do siebie, że po prostu na tą temperaturę trzeba bardzo zwracać uwagę. Teraz jest za gorąco, żeby w ogóle kwasy pakować do ula. Ja w tym roku postanowiłem spróbować krążki te takie ceramiczne od pana Zdzisława. Wczoraj je właśnie zamówiłem po krótkiej rozmowie. Zaprezentuję wam na pewno, jak już je dostanę. No siłą rzeczy zbliżamy się do jesieni. Niestety takie prawa natury. Trzeba będzie niedługo podsumować kabzę miodową, wyjechać na jakieś Malediwy, zasłużony relaks, no bo wiadoma sprawa, że po prostu wszyscy się w tym sezonie dorobimy, tak jak generalnie, po prostu wszyscy się cieszą, że podnieśli ceny, a tak naprawdę to wszyscy je podnieśli, to wychodzi na jedną, ale to jest taka specyfika tego czasu po prostu, to każdy myśli, że po prostu będzie miał więcej, a ma tylko mniej, bo zewsząd nas po prostu skubią, ale nie ma co narzekać, miód jest, tak więc biedy nie będzie. Pozdrawiam was, życzę wam miłego tygodnia, jesteśmy w kontakcie. Na razie.